Cześć! W dzisiejszym odcinku projektowania poziomów zajmiemy się elementem Content Browser. Jest to okno, które jest jednym z najważniejszych elementów silnika, znajduje się na samym dole aplikacji i służy do tworzenia map. Są to różnego rodzaju elementy i struktury katalogów. Elementy takie jak animacje, broń, materiały i różnego rodzaju modele 3D. Aby się po nim poruszać, wystarczy wybrać drzewko katalogów. Jeżeli pamiętacie, gdy tworzyliśmy pierwszy projekt, wybraliśmy, aby zawierał Started Content. Są tam elementy architektoniczne, dźwięki. Wybierzmy może katalog z materiałami. Klikamy dwa razy jak w Windowsie, aby do niego przejść. I wybierzmy jakiś element, w którym zmienimy materiał. Teraz mamy boxa, który ma szarawy materiał. Wybierzmy na przykład materiał z kamieniami i przeciągnijmy, chwytając lewym przyciskiem myszy i wskazując dany obiekt. Oczywiście materiały mają też swoje parametry. Jeżeli wybierzemy marmur, widzimy, że niektóre elementy mapy, takie jak niebo czy otoczenie, odbijają się w nim. Teraz możemy przechodzić między katalogami nie tylko na drzewku, ale możemy też kliknąć na przykład katalog nadrzędny i wybrać tym razem props. To jest katalog, w którym znajdują się różnego rodzaju elementy 3D. Wybieram krzesło i przeciągam je w dowolne miejsce w mapie. Mogę je oczywiście obrócić, przeskalować, przesunąć. Włączmy je na grę i zobaczmy, jak wygląda teraz. Jeżeli strzelamy w blok marmuru, ten blok jakoś reaguje na nasze pociski. Oczywiście pociski też reagują jakoś na nasze krzesło, odbijają się od niego. Jednak chcielibyśmy, aby krzesło zachowywało się podobnie jak nasz blok marmuru, dlatego trzeba je zaznaczyć lewym przyciskiem. Możemy oczywiście zmienić jego położenie, rotację. Możemy zobaczyć, jak wygląda to krzesło, jaki materiał jest do niego przypisany, ale co najważniejsze, jest też karta o nazwie Physics, gdzie możemy zaznaczyć Simulate Physics i włączyć fizykę, która będzie oddziaływać podczas kontaktu z krzesłem. Jeżeli strzelamy na marmur, działa to w taki sposób. Jeżeli strzelimy w krzesło, no to już nie mamy krzesła. Odleciało trochę za daleko. Włączmy jeszcze raz grę i spróbujmy na nowo. Wejdźmy w krzesło i krzesło się przewraca, czyli reaguje na nas. Można też strzelić i je schować na przykład.